Cześć, 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 witam was wszystkich tutaj, Frodo. Witajcie w takich dodatkowych jeszcze odcinkach z Assassin's Creed Liberation HD. Takich dodatkowych, dlatego że już sobie skończyliśmy jakby fabułę i zostało mi jeszcze kilka zadań tutaj do zrobienia. Chciałem sobie jeszcze tutaj wam to pokazać i zidentyfikuj wrogiego agenta. Bo te zadanka są spoko. Kurier dostarczy towar wrogim agentowi. Idź za nim i pozbądź się wrogiego kontaktu. Tak też zrobimy. Bo one są spoko. Zanim jeszcze do następnej części dojdziemy, to chciałbym jeszcze właśnie, zresztą wam mówiłem, zrobić sobie jeszcze takie może jeden, dwa odcinki. Zobaczymy, ile tego wyjdzie. Czy to jest daleko? Bo tak wiecie, idę. To jest cholernie chyba daleko. To ja za chwilę się tu pojawię. Okej, zbliżam się. Kogo mnie widzi, nie? Jest zbyt daleko, ale kuźwa, z drugiej strony każą mi... Jeszcze ten mnie tu widzi, Jezu. Serio. Kurde, no tamten mnie widzi, to tak na złość chyba zrobili mi, no. Jak on idzie? Aha. Patrzcie, no... Kurde, nawet na daszku mnie widzi, no. Teraz ten mnie widzi. Kurde, serio? Spieprzaj, bo mnie wkurzasz. Zabij Templariusza. Czy jest jakiś konkretny cel jakoś, tak jest? Niekoniecznie. Po prostu mam go zabić i tyle. To dobra, to chodźcie jakoś... Może z drugiej mańki o taką weźmiemy i skoczymy na niego i tyle, nie? Widzicie, i to zadanko mamy zrobione. Ja mam tutaj bardzo dużo też broni do wykupienia, ale to już wiecie co, to też jest już bez sensu. Za dużo tych broni tutaj jest. Zresztą na co mi to już niepotrzebne. Chodźcie, jeszcze kontakty zrobimy sobie. Chroń przemytnika tym razem. Moja uczennico, ostrzeżono mnie, że pewien przemytnik ma zostać napadnięty przez strażników, kiedy będzie opuszczać miasto. Powstrzymaj strażników, zanim wypełnią swoje rozkazy. A takie to też nie było jeszcze takiej rzeczy. To jest daleko, czy też muszę zrobić cięcie? Wiecie, o co chodzi? No nie jest w sumie daleko. O Jezu. Cel podróży. Tylko tutaj przez tą część miasta to się przebić, to jest masakra. Bo już wcześniej próbowałem. Niestety. A tam opowiadasz. No, także jeszcze wiecie, na bagnach jest jeszcze kilka zadań takich pobocznych. I no i też jest... O, matko, ale przywaliłem. Chodzi o to, że też musimy się przebrać. Musimy się przebrać w niewolnicę albo w damę, to wtedy będą inne zadanka. Więc to też jest ważne. Ukończ misję w mniej niż minutę. W tamtą stronę, tak? Chroń przemytnikę. Aha. Chodź. Chodź szybko, tylko... Nie wiem, czy dobrze idziemy. Chodź może tędy, co? Chociaż oni tutaj, widzę, też są. Dobra, chodźcie.
chodź szybciutko. No i tutaj na przykład też jest ich dużo. Szkoda, że to tak. Dobra. Serio. Chodź szybciutko. Wyjdą następne. Chodź. Uciekamy. Tu. Nie zrobiłem tego w mniej ni... A nie. Udało się. No i po co się wracasz? No to po to cię... No popatrzcie. No wziął się, wrócił. No. Co za cholera. No ale spoko zadanie. Następne, chodźcie. Co tym razem? Zdobądź raporty wrogów. Wrodzy posłańcy przygotowują się do opuszczenia miasta. Mają za sobą raporty o działaniach templariuszy w Nowym Orleanie. Jeśli te dokumenty przepadną, spowolni to ich działanie w regionie. Trzeba rozwalić. Zlokalizuj najpierw cel, czy jest daleko, czy też zrobimy cięcie szybciutko. Jak to jest? O Jezus Maria. Słuchajcie, to jest daleko, więc za chwilę się tu pojawię gdzieś. Nie wiem, czy ja tutaj dobrze... Że ja tu jestem. Bo tutaj strasznie dużo ich tych żołnierzy jest, a ja muszę... Dobra, mam. Cel zlikwiduj. Nie ma tutaj za bardzo jakiejś filozofii, jak, co i gdzie. Ale... No to jak nie ma, no to zróbmy tym. No. Będzie? Aż kurde, przeszukaj ciało, by wasz szlak trafił. Tak, bo to chodzi o te dokumenty, słuchajcie. Dobra. Walczymy. Dobry jestem, co? Rany boskie. No ale muszę tak zrobić, bo... Jak mam to inaczej? No. Czemu mi cały czas pisze zlokalizuj cel? Aha, bo może to chodzi o to, że... Jeszcze, słuchajcie, tutaj jeszcze będzie ich więcej. Czyli to nie jest jeden cel, jest kilka dokumentów. Dobra. Czy to jest daleko? Bo znowu, wiecie, szkoda czasu, a chciałbym zrobić, żeby te odcinki były takie, wiecie, cyk, cyk, idziemy, cyk, cyk, idziemy. No na wprost, dobra. I następne zadanie, i następne. Jak najwięcej upchać w jednym odcinku? No bo jest troszkę tego i... Wiecie, wyczerpać. Szkoda, że już musimy się tutaj żegnać z Evelyn. No ale co zrobić? Nowy bohater na nas czeka. Nowy asasyn. Tutaj gdzieś ten. Jest, mam go. Nie widzę, że on tutaj nie idzie, słuchajcie. A nie, myślałem, że idzie z tą całą bandą tu. Jeszcze sobie stoi, widzicie, gdzie? Centralnie. Kurde. Co zrobić? Chciałbym go skasować jednak. Czekajcie, może tak się uda. Tamten się niepokoi. Najgorzej, że teraz ja będę musiał przeszukać to ciało. Bo to jest, no. I weź, bądź mądry, nie? Pisz wiersze. Skasuję ich po prostu w ten sposób. I tyle. Nie będę się tutaj cyckać. Jeszcze ci tu idą.
Szlak by trafił jeszcze. Naprawdę on tak dużo życia ma? No i dobra, pełna synchronizacja, wszystko mamy. Niestety rozgłos jest od cholery, ciut mamy rozgłosu. Ale to zaraz tu można zagadać z jednym, z drugim. Tylko wiecie co, pieniędzy mi zaczyna tutaj brakować. Dobra, czy coś mamy jeszcze? Oczywiście się pewnie znowu pojawi. To jest taka nieskończona, niekończąca się opowieść, czy jak to jest? Nie, już nie ma tutaj więcej. Dobra, to zrobiliśmy na razie wszystkie zadanka. To jeszcze chciałbym, słuchajcie, tu. Chodźcie tu jeszcze, zobaczymy załoga statku. Co ciekawego, czy będziemy biegać? Zobaczymy. Dobra, to gołębnik jest, słuchajcie. Ukradnij się i zabierz plany budowy działa. Dobra. We have intercepted information concerning plans for a new cannon that would prove most useful in defending your trading efforts against pirates. I will provide you the location of the blueprints, but the rest will be up to you. It goes without saying, the plans are highly guarded, and stealth is of the highest importance. Kurka. Wkradnij się i zabierz plany budowy działa. Nie wolno ci nikogo zabić. Chyba jesteście niepoważni. 137, więc to nie jest tak daleko, więc myślę, że... Aha, to tu. O Boziu. Znaczy wiecie co, no nie musimy tego tak robić, jak oni chcą. Zresztą ja całą grę tutaj tak nie przechodziłem. I to mi się najbardziej nie podoba, jeżeli chodzi o asasyny. A mianowicie to, że no, ktoś mi z góry narzuca, jak mam grać. Ja wolę, wiecie, taki otwarty świat. Mi się to wszystko podoba, ale ja bym chciał zagrać tak, jak ja lubię, tak jak ja chcę, tak jak ja umiem. Owszem, tam można sobie maksić, prawda, jak ktoś lubi. Zawsze będę o tym mówił, jeżeli chodzi o asasyny, żeby zrobić to tak, tak, czy w taki tam sposób, tak jak oni to tam, prawda, chcą. Ale to wiecie, to nie jest przymus. Każdy sobie tak, jak tam chce. Wiem, że tutaj jest kolej. No, także wiecie. Wykradniemy te plany. W taki sposób, jak my chcemy. Ciężko by było to tak zrobić, żeby nie było nas widać, nie? Powiedzcie sami. Gdzie to jest? Tu gdzieś? I ucieknij z obozu armii. Też pewnie, żeby nie zostać zauważonym, co? Znaczy nie zauważonym, tylko żeby nikogo nie zabijać. Dobra, to mamy to. Czy coś się nowego pojawiło? Chodźcie, zobaczymy. Tutaj już nie. Ale wiecie co? Przebiorę się za przebiorę na przykład za niewolnika i zobaczymy, czy coś się pojawią, jakieś inne ikonki, dobra? Dobrze, słuchajcie, przebrałem się za niewolnicę. No i automatycznie odblokowują się kolejne zadania właśnie u niej. Tylko ja muszę tutaj tak, żeby mnie nikt nie widział. Bo to mówię, każdy jakby strój, jeszcze za damę też się przebierzemy, to będziemy mieć pewnie jakieś inne znaczniki. Detektyw, tak się nazywa ten znacznik. Odszukaj strzelca. Podążaj śladami. Czekajcie. Gdzie są ślady? Może nie tędy, może tu. Może tu prędzej, co? Kurde, no nie widzę nic. Czy wy widzicie coś, albo ja jestem jakiś ślepy? No nie widzę.
Ja pierdzielę, no nie widzę nic, no. Tu jest ten koleś, on mnie tu widzi. No tak. Już mnie wszyscy widzą oczywiście, bo po co? Słuchajcie, nie mam pojęcia o co chodzi. Jakie ślady? Jakimi śladami? Tu nie ma nic. Jezus, no i bądź tu mądry. Dobra, mam to. Tu są. Oczywiście rozgłos na maksa. Zresztą walić to. Tam są. Dobra. Zrywaj afiszę. Już kuźwa nie mam co robić, tylko zrywać te afisze. Tam trzeba iść, że ewidentnie widzę. Tam jest. Uważaj. Ty w cholero ty jedna. Zabij cel ukrytym ostrzem. No i źle to zrobiłem. Złap się. Czy mam taki rozgłos przez to, że łażę po dachach? Bo niewolnica nie może łazić po dachach, wiecie? Znaczy może, ale wiecie o co chodzi. Nie pozwalają na mnie. Jezus Maria, patrzcie co ona robi. Nie w tę stronę. No wiem, odległość zmniejszam, ale co mogę poradzić, jak to takie wszystko karkołomne tu. O Jezu, co to było teraz? No idź! Nie wiem, o co chodzi, słuchajcie, nie wiem. Nie mogę z tego. Dobra, muszę tego strzelca dogonić. To... nie chciałem. Boże. No nie w tą stronę! Ja pierdziele! Co ty robisz? Słuchajcie, no nie ogarnę tego. Czyli ta sama droga tutaj, tak sama trasa. Teraz już nawet zwolnił, bo widział, że nie ma sensu ze mną. Dobra, udało się, ale powiem wam, że to masakra jakaś. Mogłoby to lepiej pójść. Jeszcze tylko przeszukam to ciało i będzie. Kiedy skończysz porządki w Nowym Orleanie, przybądź na bagna
Bierzemy się przy opuszczonym ogrodzie. Mamy drugiego świadka. Jeśli chcesz go przesłuchać, musisz się pospieszyć, bo powinniśmy pozbyć się wszystkiego, co mogłoby wyjawić nasze plany. Czyli pewnie dalsze mamy tutaj jakieś, wiecie, eliminacje, że tak powiem. No, będziemy tutaj musieli pójść na bagna, nie? I tam zrobić porządki. Tutaj oczywiście mogę zadrzeć ten plakat, który gdzieś tu jest. A tu. I słuchajcie, czy jest jeszcze coś tutaj, jeśli chodzi o niewolnicę w tym mieście? Sprawdzę to. Czy coś jeszcze nowego doszło? Jakiś detektyw? Nie. Dobrze, to jeszcze przebiorę się w damę i zobaczymy, czy coś jest jeszcze jako dama. Dobrze, jest w kiecce, teraz mamy nowe zadanie, tym razem, słuchajcie, intryga. Stary przyjaciel, rozwikłaj intrygę. Charakter pisma się zgadza. Najwyraźniej to Bouchot przez cały czas stał za tym knowaniami. Dobrze, przy jego starym magazynie dzieją się ostatnio podejrzane rzeczy. Jestem pewien, że tam go znajdziesz z wyrazem szacunku oddania Gérald. Ja myślałem jeszcze tego Gérald dotrzeć do starego magazynu Boucharda jakiegoś. Nie dałeś się wykryć. Boucharda, za dużo. Tomb Raider, Angel of Darkness. Kiecka zmieniona, słuchajcie, inny kolor. Taki po prostu nie wiem, czy widzicie różnicę. Ale tak wam tylko mówię. I to jest jedno jedyne zadanie tutaj jako dama. Widzę, na razie się pojawiło na tej mapie. Chodźcie, zobaczymy, to nie jest daleko. Coś jeszcze miałem mówić do Gérald'a, tak? Gérald, on tak się nazywa, tak? Ten, co się w nas zakochał. Chciałbym do niego też pójść, zobaczyć, może można z nim zagadać jeszcze. Zabij Boucharda, nie dając się wykryć, wyeliminuj cele. O matko, on jest tam, tak? Więc tak, może najpierw rozkocham tego. Cześć. No i... Tego nie gadaj, że musimy przeszukać ciało, bo jak będziemy musieli przeszukać ciało, to ja zdechnę tu. Nie. To akurat było bardzo proste. Aż za proste. Chodźcie, zobaczymy, czy jeszcze coś jest tutaj. Jeśli chodzi o damę. Czy jeszcze jakieś intrygi możemy tu zrobić? No, słuchajcie, nie. To by było na tyle. Tak, to by było na tyle. To chodźcie, jeszcze zobaczymy tutaj, czy Gérald coś nam powie. Jak już tu jesteśmy. Czy po prostu nie ma nikogo tutaj. Się biedny zakochał w nas, jo. W sumie nie pokazali takich wątków. Mogły być jakieś wątki miłosne, ale tu... No tutaj, słuchajcie, możemy te statki wysyłać, bo ja nie mam pieniędzy na kupno właśnie broni na przykład nowych. Ale jakoś tak mi nie było tego... wiecie co? Jakoś tak nie było mi to potrzebne. No tutaj można te statki wysyłać, nie? To wtedy mamy dużo kasiory. Ale wiecie co? Jakoś tak nie mam parcia na to. Bawić się w te takie wysyłanie tam... pieniążki, potem kupujemy bronię, no bronię kupujemy, no bo te stroje to ja już wszystkie mam. No i wszystko na ten temat. Dobrze, słuchajcie, idziemy na bagna. Zaraz się pojawię gdzieś na bagnach. No i też pewnie tutaj, nie wiem, no tutaj na razie w Nowym Orleanie wyczerpaliśmy praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o, w tym momencie, bo nie wiem jak to jest na przykład, że możemy jakiś wątek tam puścić na przykład na bagnach i na przykład dalsze losy mogą być w mieście, więc też tak może być, więc nie wiem jak to działa, zobaczymy. W każdym razie ja się, słuchajcie, pojawię zaraz gdzieś na bagnach, poczekajcie, bo może tutaj jest w kiecce, no zobaczymy, może w kiecce będą jakieś zadania inne, znowu będziemy musieli się przebierać i patrzeć jak to wszystko wygląda tam na tych bagnach, no bo tutaj na razie to wszystko, nie? Zobaczymy. O, jeszcze przebrała. Oczywiście rozgłos z dupy.pl. Widzicie sami, że tutaj są też nowe jakieś ikonki. Na bagnach będzie dużo do zrobienia. Jeszcze może, mówię, takie z dwa odcinki może wyjdą.
Tutaj na przykład mamy pierwszy, komuś trzeba natłuc, chodźcie zobaczymy, jak już jest blisko, to chodźcie zrobimy to, co tym razem? Znajdź zaginioną kobietę, rozpocznij wspomnienie. Mademoiselle Aveline, no? You again? Please, mademoiselle, I don't know who else to turn to. It is my wife. She has disappeared. Oh. She has been recaptured? No, it might be worse. Those rough men in the bayou. I fear she has joined them. Soon after we arrived, she began to speak of revenge, of revolution. These men, they encourage her. They have weapons, but I don't think they are who they say they are. Aha. I tried to warn her, and then she vanished. Please, can you help? Yes, we don't have much time. Czy to jest na czas? Pokonaj wrogów i uwolnij niewolnika. To oj, oni musieli ją... też przetrzymują ją pewnie, tak? No dobra, to chodźcie zobaczymy. To jest cholernie daleko może. Nie wiem czy... No widzicie, tutaj mamy też znacznik przemytników. Też można by było zaraz zacząć sobie to zadanie. To było, nie wiem co to w ogóle było. Nie wiem co to było. Po prostu sobie zrobiła tak, jak bo tak uważała, że będzie najlepiej. Ojej, serio? To są te łódki, ale ja w ogóle wiecie co, nie używam tych łódek kompletnie. Muszę pokonać niewolników i tyle. Wrogów, a niewolnicę muszę uwolnić, dobra. Tak sobie myślę, chyba żona. Nie, dobra, też jest tutaj. To było dobre, co? Powiedzcie sami. Ona teraz idzie se sama. Right, madam? Yes, thankfully. Can no one here be trusted? Yes, but we are few and far between. I hope you can remove your family to safety. I will. And once I do, mark my words, the revolution will come. I hope you are right. No, akurat tutaj miała rację ta kobieta. Rewolucja była i to niezła. I bardzo dobrze. Dobrze, czy tutaj oczywiście bardzo dużo rzeczy jest? Na przykład możemy tutaj rywal biznesowy. Chodźcie, zrobimy sobie. Jestem. Co tym razem? Zlokalizuj i zabij konkurenta. Mademoiselle Aveline. A shady character, Monsieur Renault, if that is his real name, diverts goods through the bayou to the black market, thanks to ties with the Spanish military. What else is new? Besides the heat and the alligators, his headquarters are near the fort. I'll go apply a little heat of my own. A ty. Nie wolno ci odnieść obrażeń. Zlokalizuj, zabij konkurenta. Czy jest daleko? Bo fort to jest... Bo rany boskie. Dobra, za chwilę tu będę. Dobra. Dobra, są. Cel zlokalizowany. Nie mogę się to, wiecie, oddalić, nie? Niech się wytłuką, wiecie, nawzajem. Jeszcze wezmę to. No. Ładnie? Trzeba sobie pomagać, no co? Wszystkim, co mamy. Pieniążki. Dobra. Słuchajcie, to mamy. Dobra. Co tu jeszcze?
Mogę kupić sklepy, widzę. Pokupować to. Wrócę się tutaj, bo tutaj, słuchajcie, było coś o tych przemytników. Chciałbym gdzieś to znaleźć. Widzę, że tego na mapie nie ma. Muszę to znaleźć. Obóz znalazłem. Chyba chodzi o to z poprzedniego, słuchajcie, zadania, że trzeba tutaj te obozy likwidować. Chodźcie, zobaczymy, o co tu chodzi, bo tego nie robiłem jeszcze. Po prostu mam zlikwidować obóz, w sensie kogoś tam... Kilka było tych obozów, to pamiętam jeden odcinek taki był, że musieliśmy to wykryć, te obozy. Dobra, chodźcie. W ten sposób, tak? Kurde. Aż tak. Złup skrzynie. Ale wiecie co? Nie są łatwi do pokonania. Pieniążki tutaj, tak? I odkryłeś położenie ukrytych skarbów. Twoja mapa została zaktualizowana. A na czym polega skarby? Jak to wygląda? Jakieś, słuchajcie, skarby. Mapa skarbów. A gdzie? Przepraszam, że niby gdzie? Dziwne to trochę. Dobra, jeśli coś jeszcze tutaj, słuchajcie, znajdę, bo zastanawiam się, jak na przykład się przebiorę, czy mi się coś nowego pojawi, jako w przebraniu niewolnicy na przykład, albo właśnie damy. Chociaż dama na bagnach, wątpię, żeby tutaj coś... Zobaczcie, co ona robi. Z ręce opadają. Sterowanie nie jest proste w tej grze. Po co ty wskoczyłaś do wody, jak zaraz wyszłaś? Sprawdzę tylko coś. Czekajcie, tutaj są. Mogę się przebrać właśnie za niewolnicę i zobaczymy. Niewolnica Izaura. Oglądaliście kiedyś? Boże, całą rodziną oglądałem. A widzicie, na przykład tutaj możemy zajumać gościowi laleczkę wudu. Dobra, tam nie wymyślaj. Nic ci się nie stało. No i tak musimy też właśnie te laleczki wszystkie... A, widzicie, na przykład tu jest detektyw. Chodźcie, zobaczymy, co tu ciekawego jest. Nie jest daleko. Mamy jakieś zadanie. Czyli też musimy się tu jednak przebrać, wiecie? Się przebierzemy, to znowu jakieś nowe zadanka wskoczą. Także tak to tutaj, widzę, wygląda. Dobra. Można i tak. No. Ona będzie tu skakać jak małpa. Zniwecz plany bandytów. Nie wchodź w otwarty konflikt ze strażnikami. Znajdź obozy zabójcy. No dobra, jeszcze to możemy zrobić. Coś czuję, słuchajcie, że wyjdzie mi tylko jeden odcinek dodatkowy. A już w następnym zaczniemy sobie Black Flag, bo coś czuję, słuchajcie, że... Nie to chciałem. Co wy robicie? Cel zlokalizowany. Co mam zrobić? Uratuj świadka. Tylko, że miałem nie wchodzić w otwarty konflikt. Bez sensu. Jak ja miałbym to niby zrobić? Jak o, tutaj w otwarty konflikt? Jak to zrobić? Czekajcie, może... Dobra, już chyba wiem. Może nie mam strzałek już zatrutych. Bo to można by było ewentualnie strzałkami zatrutymi zrobić, tylko ja teraz chyba gówno mam. No właśnie. Ewentualnie te strzałki, wiecie? Szybciutko. No, no to jest po prostu niesamowite. Ja nie rozumiem jej, nie? Nie wiem. Czy ja coś źle robię? Może ja źle myszką kuźwa steruję? Nie wiem. Słuchajcie, no nie wiem, nie mam pojęcia.
Yeah. A czemu nie można? O co chodzi? Ale głupie. Powiedzcie sami. Przecież strzelałem do niego. Nie rozumiem. No to jest jakieś dziwne. Trudne nawet bym powiedział. Strzałki na nich nie działają? Naprawdę? Dobra, udało się. Ale wiecie co, nie wiem jak zrobiłem, że dwóch naraz. Tak właśnie wcześniej chciałem też zrobić. Merci beaucoup, a tutaj weź list. Przesłuchaj drugiego świadka i upewnij się, że nikomu nic nie powiedział. Posprzątaj po sobie. Zostawię więcej instrukcji tam, gdzie zwykle. Zostawię. Aha. Nie wchodź w otwarty konflikt. Chyba was pogięło. Czy jeszcze będzie... Czyli oni chcieli go tutaj skasować, tak? No i tak już... Żeby do tego doszło. Dobra, to było do 3 razy sztuka. Tutaj mamy znowu detektywa, więc chodźcie, zobaczymy. To nie było takie proste, wiecie? A nadal nie wiem, jak ja to zrobiłem, że zaznaczyłem... No tak. Że zaznaczyłem dwie osoby i udało mi się skasować z góry, tak, nie? Skacząc dwie osoby. Poziom rozgłosu. Na przykład ona na tą górkę nie chce wejść, no nie? Już teraz pod koniec gry, słuchajcie, już jest męczące to wszystko. Nie potrzebujecie tutaj na tym moście. Chodźcie, jeszcze zrobimy tutaj. Rozpraw się z przywódcą bandytów. Rozpocznij wspomnienie. A, dobra. Najpierw ślady, tak? Weź list. Tutaj już skończyliśmy. Musimy się ruszać, bo inne kontrakty czekają. Spotkamy się wieczorem na zachód od fortu. Wieczorkiem? O Jezu. Oczywiście już wszystko na czas. Ja pierdzielę. 2 minuty, słuchajcie. Po prostu świetnie. Nie no, po prostu idealnie. Spróbujemy raz. Ciężko, ciężko. To trzeba przyznać. Może tak na piechtę. Tylko, że tu krokodyl jeszcze na dodatek. Wypieprzaj stąd. Nie mam na to czasu. Zabij sprawcę. Chodź tu. Serio? Tu jeszcze rysie są. Też trzeba uważać na nie. Te rysie to zabijaliśmy, pamiętacie, w trójce, nie? Da, tylko trzeba było skurować i mieliśmy fajne rzeczy. Tu widzę, jest od razu kolejny obóz, więc jak już mamy tu obóz. Tak, to jest obóz? Chyba tak. To chodźcie sobie to zrobimy. Tak. No, tych obozów tutaj troszkę jest, no... Bym musiał po prostu poszukać, bo one się pojawiają w momencie, kiedy my... odsłonimy mapę, to nie jest tak, że one są tutaj na mapie, nie?
Dobra, nie było tak źle. No i mamy to. Tych obozów tutaj na pewno jest dość sporo na tej mapie. Ale szkoda, że... Bo on przecież powiedział, że... Ukrytych skarbów. On powiedział nam, że da nam mapę, gdzie właśnie są te obozy. Więc nie wiem, dlaczego to tak jest teraz zrobione, że my musimy to wszystko tutaj szukać. No i widzicie sami, że ja już tutaj więcej nic nie mogę znaleźć. Pójdę tutaj kupić jeszcze te dwa sklepy. Za chwilę się tu pojawi. Ewentualnie jak będzie coś po drodze, no to włączę nagrywanie. Dobra, znalazłem kolejny obóz. I zaraz obok grzyba, wiecie? Ja jeszcze, kurde, nie wziąłem wszystkich grzybów. Kuźwa, nic to nie działa, patrzcie. Dobra, nieważne. Masakra z tym. W ogóle nie działają te strzałki. Autentycznie. A nie, padli teraz dopiero. O Jezu, co się tam działo, widzieliście teraz? Dziwne to było. Troszkę spóźniony zapłon był, no ale dobra. Pieniążki. A tutaj jest grzybek. A może to się ten grzybek odkrył? Cholera wie, nie? Wiecie, o co chodzi. Ale czemu miałyby być grzyby na mapie odkryte? A to one są chyba w tym drzewie, wiecie? A nie, tu jest. Dobra, mam to. No, także taka sytuacja. Jeżeli chodzi o te rzeczy. No tak... Tak sobie tu chodzę i chodzę. To jeszcze mogę się udać do tego miasteczka, bo można kupić tutaj dwa sklepy. No i ten rozgłos mam fatalny tutaj, muszę... O, laleczki wudu dwie tutaj są do zebrania też. Więc możemy też to zabrać. Dobra, ale to też jest jeszcze rozgłos nieziemski, więc jeszcze tutaj musimy pozdzierać kilka plakatów. Jeszcze. Kurde, jak dużo. Bo tutaj można, wiecie, muzeum mać na przykład, nie? W ten sposób można zrobić. Albo zabić i po prostu. I tyle. Tak jak tu. Dobra. I to by było na tyle. Dobra, gdzieś tam na górze. Ja nie będę łazić już. Bo jak będę łazić, to mi... Znowu będzie rozgłos i taka do dupy robota. Słuchajcie, to by było na tyle. Tutaj można jeszcze te obozy. To może ja sobie już zrobię poza nagraniem. Jeszcze chciałbym jedną rzecz sprawdzić, aczkolwiek wątpię, bo jakbyśmy się na przykład przenieśli... przebralibyśmy się w damę. Ale wątpię, żeby po bagnach można było coś tutaj... Jeszcze coś tylko zobaczę. Jakieś coś, jakieś fajne, jakieś rzeczy. Nie, bo tutaj to się nie da w kietce biegać, więc wątpię. No, tu wszystko. No, te obozy jeszcze, ewentualnie jakieś tam grzyby, zbieranie, no to jeszcze... No, ale to dajcie spokój, już nie będę się w to bawił. Czyli wyszedł nam jeden odcinek, więc słuchajcie, zapraszam was już... No, niedługo, niebawem. Tylko pamiętajcie też, że ja nagrywam na zapas, więc... A widzicie, nawet się nie da tutaj łazić. Dobre, dobre, no. Ja nagrywam na zapas, więc pewnie mam dużo odcinków już wcześniej nagranych z Black Flag. Nawet jak to mówię, bo teraz na pewno nie mam, ale wiecie, o co chodzi. Jak wy to oglądacie, to na pewno coś tam mam. No bo tak gram, no tak sobie, wiecie, na zapas. Ale cieszę się, że mogę zacząć Black Flag. No i myślę, że tutaj wszystko. No nie wiem, wy, jak uważacie? Ja wycisnąłem chyba z tej gry, co się dało.
Wszystko wam pokazałem. Jakbym jeszcze tutaj połaził, zobaczył te obozy. No ale ja wiem, czy wam to pokazywać. No obozy, no no. Eliminujecie skrzyneczkę, prawda, szpundzicie i tyle, nie? Nie ma nic więcej. Tutaj jeszcze mówiłem tak, że mogę kupić te dwa sklepy. Zapomniałem o tym. No ja to miałem wcześniej kupione. Widzę, że to tak po prostu trzeba, od czasu do czasu trzeba to odnowić. Jeszcze tutaj był taki jeden przemytnik, znaczy przemytnik, taki koleś, gdzie możemy od niego coś tam kupić. Chciałem wam pokazać w sumie rzeczy. To jeszcze tutaj wejdziemy. Jeszcze wam pokażę, jak to wszystko wygląda, bo nie wykupiłem wszystkiego. Nie mam pieniędzy na to, ale chciałbym, żebyście zobaczyli, co tutaj jest. To są sakwy dodatkowe. Na przykład, o, tutaj nie mam pieniążka, duża sakwa. Patrzcie, ile to kosztuje. To mam i tu brakuje mi, nie? Jeszcze takie większe po prostu rzeczy. Strasznie dużo. Kasiory. Strój asasyna, no to już widzicie, to są tak te kolorki. No ale tutaj zakupione mam wszystkie, więc no bo starałem się wam pokazywać, żeby w każdym odcinku było jakiś inny kolor. Tak samo tutaj, nie? Te kolorki. No tutaj chyba nie kupiłem wszystkiego. Od tego jeszcze w tym nie chodziliśmy. A to jest ten nowy za zdobycie wszystkich diamentów. Broszek w sumie. Niewolnica, no też się tutaj nie różni za bardzo. Widzicie sami. To wyposażone, to już pokupowałem. A tu mamy te kapelusze, które też są jakimś tam nagrodą za zdobycie pewnych rzeczy, nie? Także tak to wygląda. A jeszcze chciałbym wam pokazać właśnie... jeszcze nie dokończyłem. Ten taki gościu, który tutaj nam rzeczy sprzedaje, można go gdzieś tutaj spotkać, to on ma strasznie dużo, słuchajcie, zegarków. Ja dwa chyba sobie kupiłem te zegareczki, ale on ma więcej. Skoczyło więcej i powiem wam, ale kuźwa drogie, ale piękne takie, ale masakra, nie wiem skąd ja miałbym wziąć te pieniądze. Chyba te statki po prostu trzeba tutaj wysyłać z tymi towarami i wtedy zdobędziemy dużo pieniążka, żeby to kupić. Jeszcze wam pokażę, jak wygląda tutaj sprawa z bronią. Bronią lekka, to akurat mam, o widzicie tutaj, takie są fajne, tylko że ja nie mam pieniążka na to, no nie? Ale chcę wam pokazać. One mi już w ogóle niepotrzebne są w tym momencie, jak już grę ukończyliśmy, ale chciałbym, żebyście zobaczyli, jak one wyglądają. Różne, różniste po prostu. Duży wybór. Na początku nie było, a teraz widzę, że jest bardzo dużo. To jest fajne. Podoba mi się. Zasoby. To ewentualnie mogę mieć. A nawet widzicie, nie mam pieniążka. Także tak to wygląda u mnie. Pistolety, to mam tylko ten jeden, a tu widzicie są jakieś, o, podwójne. Super. I to jest ten system handlu. I tutaj trzeba handlować, słuchajcie, jak to wtedy pieniądze jakieś wskakują, nie? Także mam chyba jakiś jeden tylko statek na krzyż. Tak. Także tak to wygląda. No. I to by było, słuchajcie, na tyle. Jeżeli coś jeszcze tutaj dokoptuję do tego odcinka, no to dlatego, że coś tam sobie połaziłem i coś mi się, coś było warte uwagi. Więc, ale myślę, że to będzie wszystko. Wycisnęliśmy z gry tyle, ile się dało. Jeden odcineczek taki dodatkowy. Zapraszam was już na następny odcinek z Black Flag. I cóż, do następnego. Trzymajcie się, cześć. Let me show you the truth. Wiecie co, no tak sobie jeszcze chodzę, patrzcie. Kurde. No to też jest ważne, bo to są takie wspomnienia fajne. Zaraz gdzieś tylko znajdziemy. Tu jest, w środku. Tego nie mogę. Kuźwa. Ktoś tu gdzieś jest, ale... Ale gdzie? Poddaję się. Serio.
Naprawdę? To był cały czas ten. No tak, bo nie było nic innego, bez przesady. Mentor, I know you have doubted me. But please, my absence has not been in vain. Look what I have found. You should have left it where it lay. Do you have any idea of its purpose or power? I was hoping you could enlighten. Had you not insisted on dredging it up, no one would need to know. The Templars would be looking for it. Please, send reinforcements to help me retrieve and guard the other half. No. Remove it from my sight. Bury it and forget the spot. Grind it into powder. Plant it under an alligator nest. Let me never lay eyes on it again. What about our greater goals? I liberated the slave camp in Chichen Itza. Did that not surpass our best expectations? Have I not earned... Aveline, you surpass my patience, and earn your reputation for impulsiveness. Very well. Now be gone. Znaczy, to już było, nie? To już... taka scenka już tam gdzieś była wcześniej odtworzona. Dobra, nieważne. Niech będzie. Słuchajcie, jeszcze tak na sam koniec... Chciałem wam pokazać jeszcze nowy strój, który można też odblokować. W momencie, kiedy chyba wszystkie grzyby zbierzemy, albo te wszystkie właśnie obozy odbijemy, to dostajemy coś takiego właśnie, taki strój, no, nowy. Także jeszcze tyle. Wyciskam z tej gry?